That's my happy ending. Now it's time to say goodnight. We can stop pretending. Jesteśmy grupą przyjaciół, znajomych, która spotyka się regularnie i śpiewa koncert Broadway Street. Pochodzimy zewsząd. Z Austrii, z Niemiec, z Holandii, z Anglii, z Polski również. Mamy polskich wspaniałych gości. I tak. I śpiewamy w trzech językach. Wykonujemy utwory w języku polskim, w angielskim i niemieckim tym razem. Ważne, myślę, jest to, że każdy koncert Broadway Street jest inny. Za każdym razem pracujemy nad nowym repertuarem, zapraszam nowych gości, za każdym razem projekt tak naprawdę się rozrasta, jeżeli chodzi o ilość wokalistów wszystkich artystów. Natomiast pomysł się zrodził z tego, że kocham to, co robię i uważam, że należy się z tym dzielić. Jest to piękna muzyka, która ma w sobie bardzo dużo emocji i te emocje należy przekazywać publiczności i myślę, że jest to piękne. Usłyszymy wielkie hity musicalowe, zarówno te starsze, nowsze, najnowsze. Będziemy poruszać się po płaszczyznach musicalu bardziej klasycznego, jak i również tego współczesnego, czyli bardziej rockowego, popowego. Także będzie barwnie i kolorowo muzycznie. Będzie klasyka musicalu, czyli Funny Girl, Big Spender, Kabaret. Będą hity, które obecnie świecą na deskach nowojorskich teatrów. To jest Next to Normal, Catch Me If You Can na podstawie filmu. Będzie klasyka również, Les Miserables, Nędznicy. Będzie oczywiście taniec, który jest również nieodłączną stroną Broadway Street, a niedołączną częścią w wykonaniu Natalii Wojciechowskiej i Ilony Gumowskiej. Dwóch wspaniałych, skrajnie różnych tancerek, z których każda właśnie wnosi coś specjalnego do poszczególnych utworów, do których tańczą. Muszę przyznać, że trzeba sobie, ja przynajmniej tak mam, każdy ma na pewno inny sposób na to, ale ja przygotowując się do takiego występu wyobrażam sobie, jak to będzie i planuję i tak naprawdę jak wychodzę na scenę, to jest zupełnie inaczej niż to, jak podczas tego, jak sobie zaplanowałam, ale na pewno to pomaga, ta wizualizacja w głowie, co by się chciało przekazać i tekstem, i muzyką tak naprawdę, i melodią, tak? Ten charakter oddać jak najbardziej przez własną osobę, przez swoje doświadczenia, przez swój sposób widzenia świata tak naprawdę i swoje poczucie humoru, tak? Również, bo niektóre piosenki są zabawne, niektóre są piosenki wzruszające, i wyciskające łzy tak naprawdę, więc no jest to tak barwny repertuar. W każdej piosence jest inna historia, inny po prostu świat. W moim wykonaniu usłyszymy utwory bardzo kabaretowe, tak jak Big Spender i Kabaret. Ale usłyszymy również tutaj piękne wykonania, po prostu rewelacyjne wykonania, i których nie słyszymy w telewizji naszej polskiej. Znakomite wykonania z różnych musicali. Będą to piosenki i bardzo trudne wokalnie, i bardzo trudne emocjonalnie. Natomiast dla widza ogromna dawka emocji tak naprawdę, takich
i wzruszających, i takich dotykających najczulszych strun naszego serca, że tak powiem. Znajdą Państwo u nas i miłość, i każdą tak naprawdę odsłonę miłości, i porzucenie, i zdradę, i ogromną miłość spełnioną, i podryw również, i trochę takiego pozytywnego podejścia do życia, czyli takiego podejścia do życia, że w życiu piękne są tylko chwile i korzystajmy z nich. I takiej po prostu, no i tak naprawdę wszystko można znaleźć. I wzruszenie, i smutek również, można odnieść się do tego smutku jakoś, i radość ogromną. Także no jest po prostu mieszanina uczuć, i można z tego coś wybrać na pewno dla siebie. Każdy coś dla siebie znajdzie. Emilia Kudra. Jakub Wociel. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Teatru Rampa w Warszawie na koncert Broadway Street The Show. Zapraszamy.